Jakość społeczeństwa lub cywilizacji mierzy się szacunkiem, który ma ono wobec swoich najsłabszych członków. Społeczeństwo technicznie doskonałe, do którego dopuszcza się tylko członków w pełni produktywnych, powinno być uznane za niegodne człowieka, gdyż jest zwyrodniałe z powodu swego rodzaju dyskryminacji, nie mniej godnej potępienia niż dyskryminacja rasowa. Człowiek niepełnosprawny jest jednym z nas, uczestniczy w naszym człowieczeństwie. Rozpoznanie i promowanie jego godności i jego praw oznacza rozpoznanie naszej godności i naszych praw.